Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy dwójeczki. A, tutaj oczywiście ostatnio muszę tryhardować ekstra mody, dlatego miałem je ustawione. Ale mniejsza z tym. Gramy sobie Fennekiem. Nie jest to co prawda auto z pokaż brykę na odcinek, ale miałem ochotę zagrać Fennekiem, a tam nie było żadnego. I od razu chciałbym pozdrowić syna Tomka i ojca Lukiego, których trafiłem na Ramblu. No, generalnie zwykle mam chat team only, ale akurat grałem ze znajomym chyba albo z Tunim, albo z Iforem bodajże. No i mi napisał, że tutaj pozdro leci, dlatego trzeba było coś z tym podziałać, a teraz trzeba wygrać. Generalnie na dwójkach jesteśmy trochę nisko, ale ostatnio tak naprawdę się skupiałem na ekstra modach, bo jest duża szansa, że ostatni raz będą title za Grand Championa, albo przynajmniej, że będą takie title za Grand Championa, jakie są obecnie. Dlatego chcę na tych wszystkich ekstra modach powbijać rangi. Ale myślę, że dzisiaj będzie też fajny odcinek z Progress League. Jak widzimy tutaj Maestro, bardzo dobre uderzenie. Podanie też było niczego sobie. No. A na MMR-ach też zwykle gram włączonych, nie wiem czy to jest psychika, ale jak nie widzę to ja jakoś nie oceniam przed meczem poziomu trudności. To mi działa pozytywnie na pewno. Dobra, my bad. Zrobiłem głupotę, że po tego boosta pojechałem, ale no nie mogłem się powstrzymać. No, w każdym razie polecam wyłączyć te MMR-y, przynajmniej dać, żeby tylko po meczu je pokazywało. Wtedy jakieś takie lepsze nastawienie jest. Takie przylagowane te tacze. Okay. Już zawodnik potrzebuje przyspieszenia, ja robię groźne coś. Ten fejkuje. Dobra. Wróćmy za naszego enemy. Okay. To powinna być bramka. Idealnie. Great pass. Na dzisiaj może być trochę niższy poziom, ale myślę, że dalej solidny. Można zobaczyć jak w łatwy sposób, bo mechanik raczej dzisiaj dobrych nie zaprezentuje. Wygrywać na tych trybach, na takich rangach. W sumie 1600 to i tak jest chyba top 0 coś, nie pamiętam. Ale zdarzają się niższe rangi. Dobra, Maestro, lecisz. Ale może zacznę w końcu komentować coś odnośnie spotkania, nie wszystkiego dookoła. No to generalnie za bardzo podjechaliśmy teraz. Powinienem stać bardziej za nim, ale się nie spodziewałem, że zrobi coś takiego. Bez sensu tak podjechałem. Dobra. Ale ważne, że wiemy, co było błędem. Tutaj walnijmy jakąś tak, żeby miał niewygodną. O, teraz Maestro podjechał trochę, ale chyba sobie poradzi. Okej. Okay. Nie okej. Okay. No nie, prosto pod koła przeciwnika. Wybita piłka. Nieudolnie. No tutaj w zasadzie nie wiem. Może więcej herców albo lepszy refleks by się przydał. Taktyczny podjazd. Ja się trochę cofnę. On powinien pushować. To też zrobił. Okej. Okay. Miejmy go, podajmy do naszego teammate'a. Ten to dubluje, albo... O, tamten wyskoczył. Więc już wiadomo, że będzie bramka. Jak jesteście lastem, to generalnie nie skaczcie w ten sposób, bo to wtedy jest pewna bramka, nawet jak wybijecie. W sensie, bo ten drugi sobie pojechał i nie było szans, żeby wrócił. Także ja bym po prostu zaufał, że nie trafi, albo próbował bronić ziemi, bo takie coś to jest oddawanie praktycznie darmowej bramki. Wow. Ale coś przelagowane jest to spotkanie. No, no problema. Coś przelagowane to jest. Nie zresetowałem routera, ale trudno. Nie no, ale denerwujące są te przecięcia. Ale żyjemy. Dobra. Może jedzie na demo, albo nie, nie wiem co robi. Podaje do nas, a my nie trafiamy.
Okej, okay, trzeba było chyba pojechać mimo wszystko na demo. Byłby pewniej. Ale tak się nie stało. Żyjemy w każdym razie. Okej, okay, nice one. No, bramek pada dużo. Nie wiem, czy to świadczy dobrze o napadzie, czy źle o defensywie. U nas na pewno błędy w defensywie, też przynajmniej przy dwóch bramkach moje. No ale cóż. Wybijamy. O kurczę, tutaj też podjeżdża. Podbijmy sobie tak, żeby nie wybili na pewno. Okej. Okay. On jest bardziej z tyłu, dlatego możemy podjechać. Tutaj próba demo. On powinien do tego podjeżdżać. Ale nie podjechał, to też jest dobrze. Okej. Okay. Pozbieramy teraz małe buściki. Tutaj fake. Walnięcie jakąś groźne uderzenie. Środkowanie do naszego, który się przestraszył. I w sumie dobrze, że nie jest challenge'owo, bo pustą bramkę byśmy mieli. Okej. Okay. Ja tutaj zagarniam. On nam podał. Nie mamy boosta. Napisałbym o tym, ale nie pamiętam, na czym mam quick chat o tym. Okej. Okay. Może zrespi? Nie zrespi. Okej, okay, zabierzmy szybko tego wyścika. Mamy czas, on będzie dośrodkowy. A dobra, powinniśmy się zdamować. No, pozytywnie, bo jesteśmy w obronie. Dobra. Może zagrać tylko i wyłącznie w te rejony. Ja to szybko wywalę do Maestro. Maestro, jak widzimy, zagrywa, ten znowu skacze za wcześnie. O kurde, ale się podziało. Było niebezpieczne, ale zaufam, że miał to wymierzone. O, dobra, chciałem podać, a zepsułem akcję. A tak też się zdarza czasem. Aki, podanie do naszego. Zerowa sekunda? A, szkoda. Close one. No, nagryweczkę, także wszystko się może stać, byle nie po kick-offie. To się stanie zaraz po kick-offie. Dobra, bronił. Chciałem zoutplayować. A, nice one. Maestro wykrował. Prawdziwy majster. Majstersztyk. Nie, no co ja głupoty gadam. O, znalazło drugie spotkanie. A ja w sumie zapytam o coś, co mnie interesuje. Bo nie wiem, ile procent ludzi w ogóle w trakcie oglądania sobie zagląda do komentarzy. Ja muszę się przyznać, że chyba zawsze wchodzę w komentarze, cokolwiek nie oglądam. Tak po prostu poczytać, czy ktoś coś zauważył śmiesznego i na minutę. Czy tam po prostu poczytać sobie. Nie wiem, jak to u was wygląda. Już nie mówię o tym, bo wiadomo, że mało osób pisze komentarze, ale stricte faktycznie jak to wygląda z wchodzeniem w sekcję komentarzy i czytaniem. No, a propos, to możecie wbić też na naszego Discorda. W sumie chyba bardzo rzadko o tym mówię. Zawsze zapominam. A jest naprawdę fajny Discord, na którym można sobie pograć. I też jest właśnie link w komentarzu. No i w opisie, jak ktoś się boi komentarzy. No, także to tyle ze wstawek, a teraz ciśniemy Nemi. Tutaj zagrajmy obok niego. A... ja myślę, że to nie będzie takie odlepione. Chociaż w sumie nie wyszło źle. Tutaj nie blokujemy jego wybicia. Jesteśmy pierwsi, to sobie skoczmy. Zbieramy małe guściki. Ustawiamy się na w miarę dobrą pozycję, tak jakby mógł podać. Ok. Tutaj widzimy, że nic nie działa za bardzo. I padła bramka, spanikował przeciwnik. W zasadzie ta próba demo była cienka naszego teammate'a, ale powiedzmy, że postraszył. On na pewno widział, że leci na demo. Bin Protein. Ja go kojarzę z poprzedniego spotkania. Nie wiem, czy był u nas, czy w Enemy. Okej, strzelamy brameczkę ładną. Nie, jak gra wyparty, to pewnie był w Enemy jak już. O, może dam tytla jak Squishy, bo nigdy nie mam pomysłu na tytla, a tutaj o tym double. Coś perfect, double tap into top corner. Nie, czekajcie, bo po polsku trzeba tytuły dawać.
to nie mam pojęcia, jak coś trzeba wymyśleć. Dobra. Podanka do naszego teammate'a, który ma dużo siły. Na pewno. Tutaj on chyba będzie jechał, to ja się wracam tak, jakby miał nie trafić. No, on trafił, ale cienka, to się wracamy tym bardziej. Tutaj, nie wiem, boję się tam podjechać, nie musimy gonić przy wyniku, no i właśnie dlatego się bałem. Ale, no nie zdążył. Liczyłem, że w tym momencie, jak wyskoczę, to już nasz teammate zdąży się cofnąć, ale niestety nie udało się. Powinienem swoich challenge'ować generalnie. Grać na czas. Ale nie wiem, co mnie podkusiło. Ła, no co za bałwan. Demujący. Taki. Może strzeli bram? Uff. Dobra. Okej. Okay. Nasz teammate... Czekajcie, bo to nie jest powiedziane, że on to będzie miał. Zbierzmy sobie małego boosta i wróćmy w kierunku bramki. Tak, żeby móc ewentualnie obronić, jak coś będzie strzał groźniejszy. Challenge, nie challenge'ujcie w kierunku bramki, zawsze do zewnątrz, bo jak to spinczujecie w bramkę, to jest lipa. A tak to nic, co was nie kosztuje, a przynajmniej macie bezpieczne wybicie. O, on zbumpował. A, nice one, typie. Ładny bumpik, solidnie tutaj widać trzeźwe zagranie. Trzeźwe się mówi? Chyba inaczej się mówi. Przytomne! Nie wiem, czemu powiedziałem trzeźwe. Daszyk, nie podjeżdżam, bo to by było bez sensu. Nasz teammate to challenge'uje, ja do tego wyskoczę. Słaby strzał, ale on znowu bumpuje. Tutaj dajemy na dubla naszego typa. Żeby mieć niewygodnie. Okej. Okay. Podbijmy to. Tutaj fejkujmy może challenge. I nasz teammate ma łatwy strzał, chociaż też sfejkował. W sumie wygrywamy, to nie ma po co ryzykować. U. Aż mi gierkę przycięło. Takie emocje. Dobra, weźmy boosta. Tutaj nic groźnego się nie stanie, zdążymy się wrócić. Ok. Ła. Dobra, bumpery same. No i niestety mnie wywiało. Nie powinienem tam jechać, ale... No nie wiem, ten touch też był słaby. Jakby to zostawił, a ja bym to wybił, to by to dużo lepiej wyszło, ale no cóż. Mogłem zagrać bezpieczniej. Nie ma co ufać bezgranicznie teammate'om. Okej. Okay. Tutaj taki challenge, żeby na pewno on nie zagrał w naszą bramkę. Great pass. Coś miałem przeczucie ziemistnie, dlatego się ustawiłem właśnie w takim miejscu, że będzie dużo szansa na to, że jak miśnie, to dobijemy. Dobra. Ok. Arabik, dajesz Arabię. Ups, dobra interwencja. On nie będzie challenge'ował, bo się wraca na pełnej, dlatego ja sfrołuję. Ale dobra, ładnie przyjął. On już panikują. O, tutaj trochę wybicie. Wracam na bramkę. Tutaj, no generalnie nie jest to najtrudniejsze, co w życiu było. I ładnie się wybroniliśmy. I w zasadzie mamy opena. Bang. Co za Steeler jeden. 6 bramek w ogóle strzeliliśmy w tym meczu. To jakiś rekord polski. No. W każdym razie dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, pomimo braku tego progresu od poprzednich dwójek. No i to by było na tyle. Elo.